Słuchasz Weszło FM. Pierwszoligowiec na antenie Weszło FM. Zwalniają, znaczy będą zatrudniać. Tak mówił ten, który zawsze był najlepszy, czyli Paweł Zarzeczny. No i dzisiaj dużo takich tematów o zwalnianiu i o zatrudnianiu, bo po pierwsze dzisiejszy news: Dariusz Dudek nowym trenerem Gieksy Katowice. Po drugie kolejny news, czyli Mirosław Hajdo zwolniony z Garbarni Kraków. Zaraz bardzo rozgoryczony trener, tak muszę powiedzieć, po pierwszej takiej pozaantenowej rozmowie będzie naszym gościem. Słuchasz Weszło FM. Panie trenerze, dzień dobry jeszcze raz. Andrzej Iwan ze mną. Cześć Mirek, witam cię. Witam cię, Andrzejku. Panie trenerze, no jesteśmy zaskoczeni, bo ta pana praca w Garbarni trochę trwała i to jest chyba taki przykład zwolnienia pana tego, że jak się pracuje tak naprawdę ponad stan, czyli robi się awans, którego być może nie powinno być, tak, ze względu na poziom sportowy trochę za niski i finansowy nie najlepszy, no to potem się tego nie docenia i się oczekuje, no w sumie nie wiem, czego oczekiwały władze po was w tym sezonie. No, trudno powiedzieć, na pewno tak jak mówicie, gdzieś tam coś osiągnęliśmy, mając takie możliwości, a nie inne. Niemniej jednak sytuacja punktowa nas na pewno nie broni tutaj i reakcja klubu dla niektórych na pewno jest zrozumiała. Niemniej jednak uważam, że ci chłopcy, którzy nagle przeskoczyli na poziom pierwszoligowy, w perspektywie czasu na pewno by grali lepiej. Myślę, że te punkty by przychodziły i myślę, że byśmy ich mieli dużo, dużo więcej niż na dzień dzisiejszy. Jasne. Mirek, ale powiedz mi, no bo tak rzeczywiście, no trudno nie docenić twojej roboty, jaką wykonałeś, i wszyscy to mówią, ludzie, już dostałem kilka telefonów, z którymi kiedyś tam rywalizowałeś po drodze, awansując do pierwszej ligi. Powiedz, czego się ludzie w Garbarni spodziewali, że ty będziesz walczył o awans kolejny do ekstraklasy? Ja powiem wprost, wiesz, stała się taka sytuacja, że w pewnym momencie zespół odszedł syn prezesa, który no, gdzieś tam żył historią, gdzie grał w Górniku Zabrze i na dzień dzisiejszy no, nie sprostał na poziomie pierwszoligowym swoimi umiejętnościami. To gdzieś wszystko z perspektywie czasu czeka człowiek na to, kiedy to się gdzieś tam na nim odbije i w pewnym sensie się dzisiaj odbiło. I ja uważam, że tak jak mówisz, że zrobiliśmy coś, niemniej jednak ktoś miał do kogoś żal o pewną osobę i tak się stało, jak się stało. No, czyli tak zakulisowe gierki odegrały. Myślę, że zdecydowanie zakulisowe gierki. Nawet jak ci powiedziałem, gdzie mi ludzie dzwonili, że w piątek mnie już syn prezesa zwalniał z klubu, mówiąc, że już jest następca mój i tak dalej. Ale nie panu mówiąc. Zawodnicy do mnie w sobotę po meczu rezerw dzwoni trenerze, bo syn prezesa mówi, że są zmiany. Dzisiaj prezes na spotkaniu, wiceprezes powiedział, że to jest żeby mu patrzył w oczy, że to jest niemożliwe, że tak jest i tak dalej. Skąd ja to wiem, syn nic nie wiedział. A jednak chłopaki i ludzie wokół klubu mi dzwonili i on to mówił. Ja to powiedziałem na dzisiejszym spotkaniu. Niemniej jednak prezes zaprzeczał, ale to jest bzdura. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Mirek, ja myślę, że się spotkamy gdzieś na krótką kawę przy okazji, no teraz będziesz miał trochę wolnego, jak się będziesz rozglądał za nową robotą, myślę, że szybko ją znajdziesz, bo ja ci muszę powiedzieć szczerze, że ja też miałem telefon z kręgów Garbarni z pytaniem, co robić. Ja powiedziałem, kupcie zawodników. No właśnie, tych zawodników to brakuje. No trzeba mieć siły na zamiary, nie? Moim zdaniem. I ty akurat nie, no, swoją robotę wykonałeś wzorcowo, awansując przez 2 lata do pierwszej ligi. Nie każdy pewnie to może o sobie powiedzieć, jeśli chodzi o pion sportowy, finansowo-sportowy, powiedzmy, w Garbarni. Ja powiem tak, nie chciałbym oceniać, niemniej jednak ja absolutnie tutaj szanuję i wielkie uznanie mam dla swoich chłopaków, którzy przez te 4 lata, 2 lata zrobili, 2 lata po prostu zrobili awans. I ja się nie chcę wypowiadać na temat, czy miałem słabych, czy lepszych zawodników. Miałem chłopaków, którzy oddawali serce na boisku
na pewno robili wszystko, żeby było dobrze i tutaj złego słowa na nich absolutnie nigdy nie mam zamiaru powiedzieć i nie powiem. Natomiast nasza sytuacja cała jakby w ocenie środowiska jest jaka jest i wiadomo, że myśmy przez 4 lata nawet nie byli na jednym zgrupowaniu. Nie mieliśmy szans nawet na 3-dniowe jakiekolwiek zgrupowanie integracyjne, żeby można było przebywać z sobą. Także to cóż, jest jak jest, przyjmuję to wszystko z pokorą i zobaczymy, co będzie dalej. Jasne, jeśli chodzi o tego Marcina Siedlarza, bo o nim mówimy jako synu prezesa, no to co w sumie myśleć o tym, że on miał grać, oczekiwano, że będzie grał, jak po prostu nie sprostawał umiejętnościom. No nie wiem, pan dostawał sygnały, że co, ma grać, bo jest synem prezesa, krótko mówiąc? Ja wychodzę z założenia, że każdy trener musi spojrzeć zawodnikom prosto w oczy i zawsze podać sobie rękę. I ja nie mógłbym spojrzeć chłopakom w oczy, gdybym robił wbrew sytuacji, jaka miała miejsce. Dlatego sytuacja jest jaka jest i nie będę tego komentował. Na pewno my, czyli sztab trenerski, jak i zespół wiedzą dokładnie, o co chodzi. No właśnie, to jak pan powiedział, że piłkarze dzwonili w sobotę i mówili o tych słowach, że, tak, że dzwonili pan... do mnie zawodnicy moi w sobotę, informując mnie o tym, że syn prezesa informuje ich o tym, jaka jest zaistniała sytuacja, że będą zmiany w sztabie i tak dalej. Także skądś musieli to wiedzieć? No właśnie, skąd musieli wiedzieć, a pan się o zwolnieniu dowiedział? Dzisiaj, dopiero co? Dzisiaj, tak. Po pierwszym treningu, bo mieliśmy mieć 2 treningi do południa i po południu, czyli popołudniowego już nie poprowadziłem, bo dowiedziałem się od prezesa Jasiówki, że kończę współpracę z Garbarnią. Aha, a ten, jak pan już mówi o synie prezesa, no to w tym sezonie on sobie zagrał, ale tak naprawdę 5 minut, poza tym nie grał. I co, to był główny kłopot dla niego? Być może. W tamtym sezonie nie grał ostatnich 9 czy 10 meczy, o ile pamiętam, i zrobiliśmy awans do pierwszej ligi. Także tak, to trudno, żeby nagle zmieniać wszystko. Tak. Nie podziękować tym chłopakom, którzy... Którzy zrobili awans. Tak. Dokładnie, także ja... No cóż, życie. A w takim razie to co na to piłkarze? No bo... Oni zrobili awans, zawdzięczają to panu, a pan to im, czyli byliście takim no naprawdę fajnym, zgranym zespołem, a tu się okazuje, że nagle tak naprawdę jest w szatni intruz, ale oni nie postrzegają go w panu absolutnie, skoro do pana dzwonił i panu mówił, jak jest. Myślę, że była fajna grupa, zresztą Andrzej był na jednym meczu tam i podejrzewam, że nawet raz pamiętam, spotkaliśmy się na meczu Garbarnia Kraków, kadra gdzieś tam Małopolski, amatorów w zimie. Jeszcze byliśmy w trzeciej lidze. I pamiętam te spotkanie. Natomiast, no cóż, no co chłopaki? Chłopaki dzwonią, rozmawiamy i absolutnie nie ma nic ważniejszego od klubu. Wszyscy to wiemy. Żaden trener, żaden prezes nie jest ważniejszy. Najważniejszy jest klub i życzę im jak najlepiej, żeby wygrywali mecze i szli w górę tabeli, bo na pewno gdzieś tam ciężką pracą można coś więcej osiągnąć, niż mają do tej pory. Mm-hmm. No właśnie, pan powiedział, że żaden trener nie jest ważniejszy od klubu. Okazuje się, że jakiś piłkarz może być ważniejszy od drużyny. No, może bym tak tego do końca nie mówił. Zobaczymy, co będzie dalej. Stało się, jak się stało. Życie toczy się dalej. Mam nadzieję, że jeszcze i spotkam się z tymi zawodnikami, być może gdzieś tam w nowym klubie, a może to jest początek czegoś dobrego. Mm-hmm. A niestety u nas, Mirku, są takie tendencje, że piłkarze mają ciągotki w kierunku gdzieś tam kopania dołków pod trenerem, jeśli mu trener nie pasuje. No i wielokrotnie z tym zderzaliśmy się, ale tak jak powiedziałeś, to jest życie. No tak, dokładnie. Takie są sytuacje w życiu. Ale cieszę się bardzo, że więcej miałem tych przyjemnych chwil i z fajnymi chłopakami pracowałem i tutaj z okolic i na pewno z podniesioną głową każdemu z nich będę mógł podać rękę. Zawsze. No właśnie, jeśli chodzi o Garbarnię, to
z jednej strony ostatnie miejsce w tabeli, chociaż z tymi, no powiedzmy, wzmocnieniami, których nie było, i z takim stanem finansowym i tym wszystkim, to nic dziwnego, ale tylko 3 punkty wy mieliście do tej bezpiecznej strefy, więc to nie ma jakiejś tragedii, jeśli chodzi o same punkty, nie patrząc na to miejsce w tabeli. Pan wierzył, no pan na pewno wierzył, ale piłkarze, zakładam, że też wierzyli, że jednak to jest do wyciągnięcia. Jakbyście panowie przeanalizowali nasze sezony poprzednie, to nawet mieliśmy kiedyś, awansując z drugiej ligi do pierwszej, 11 meczów bez wygranej po zwycięstwie w Jastrzębiu. Także chłopaki doskonale wiedzieli, że ten moment gdzieś tam może nadejść, który nas gdzieś tam odbije od dna i wyjdziemy w górę. Bo myśmy nigdy tak do tej pory przez ostatnie 4 lata nie grali, że o, zawsze jest wszystko dobrze i super. Zawsze gdzieś żeśmy tam zaczynali od dołka małego, a potem żeśmy wychodzili na prostą i wszystko się kończyło dobrze. Nie było symptomów, żeby teraz nie wyjść, ale tak jak mówię, na dzień dzisiejszy jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, i to jest taki fakt, który każdy może potwierdzić. No też kilka punktów mogło być więcej, rzuty karne niewykorzystane i no, swoje bramki strzelone. Dokładnie, dokładnie. I, no ale no to też trzeba było się spodziewać, że to nie może przyjść jak wszystko szybko, bo naprawdę w gorącej wodzie kompanii okazali się włodarze, bo przecież no tej ligi trzeba się też uczyć, to jednak poziom wyżej, dla niektórych chłopaków nowość, zupełnie inna praca, pewnie po przepracowaniu zimy można by było powiedzieć, że to jest moja autorska drużyna w pierwszej lidze, nie? Myślę, że tak. Trzeba wziąć pod uwagę, że my jesteśmy chyba jedynym amatorskim zespołem w pierwszej lidze, bo większość chłopaków pracuje. Także i budżet nasz, nasze skromne możliwości są jakie są, i trzeba było to jakoś łączyć i próbować to powiązać, żeby to jakoś funkcjonowało. Trzeba widzieć też jedno, że kiedy myśmy awansowali, to w Olżynie już 2 tygodnie były w przerwie między rozgrywkami, a my mieliśmy raptem 7 dni. Zespół był w 13-14 ludzi maksymalnie wyeksploatowany w drugiej lidze, awansując. Także tak. To nie jest silnik samochodu, gdzie kurde wylejemy, paliwo się skończy, dolejemy i dalej jedziemy 190-200 na godzinę. Tylko to byli ludzie, którzy naprawdę byli już wytruci totalnie. Myśmy byli na tej park, na kurcza jakiś pomagających gdzieś tam środkach, oczywiście jak najbardziej dozwolonych, żeby tylko wypocząć i być gotowym do następnego meczu. Jasne, a propos tej gotowości, no to często gotowość do meczu i ta motywacja, to wszystko jest trudne i dla trenera, i dla zespołu, jak czuję, że gdzieś tam z boku nie ma wsparcia, więc tak, od kiedy pan w sumie czuł, Znaczy, prawda jest taka, że żaden prezes, żaden zarząd nie pomoże trenerowi. Trenerowi może pomóc tylko zespół. I tutaj się trzeba żyć dobrze z zespołem, dobrze to prowadzić, w miarę funkcjonować, bo tylko ci chłopcy mogą każdemu trenerowi pomóc. I myśmy nigdy nie mieli tak naprawdę większego wsparcia, bo prezes Szadni ostatnio u nas był w marcu chyba. W marcu, bodajże po jakimś tam meczu, nie wiem, czy się nawet nie mylę, bo czy nie nawet wcześniej, roku 2018. Także tutaj praktycznie nikt z zespołem nie rozmawiał do momentu, kiedy sam zespół czy rada drużyny nie poszła rozmawiać z prezesami. Także tutaj nie było takiej możliwości, żeby gdzieś prezes szedł do drużyny, pogadał, wsparł ją w jakimś stopniu, porozmawiał o problemach. Nie, nigdy tego nie miało miejsca. Może 2 razy, żebym nie skłamał. Jasne, a jak pan mówi o tej gotowości zespołu, o tym, że chłopaki chcieli i wierzyliście sobie nawzajem, krótko mówiąc, no to z boku był problem, bo to kopanie dołków, które pan ewentualnie odczuwał, to było od kiedy? Od awansu? Nie, chciałbym mówić, czy to było kopanie dołków i tak dalej. Gdzieś tam można powiązać te pewne problemy, Andrzej zna te sprawy doskonale, na sytuację w Wiśle Kraków w tym czasie, kiedy mówimy o pewnych osobach, które gdzieś tam funkcjonowały. Także to było jakaś tam granie fair i tyle. Natomiast
tak jak powiedziałem, nie chcę szukać winy na gdzieś tam osoby trzecie. Jest jak jest. Odpowiadam za wyniki. Jesteśmy w takim miejscu, w jakim jesteśmy. Natomiast jedno jest pewne, że miałem przekonanie wielkie do tego, że mogło być lepiej. Mm-hmm. No właśnie. My przypomnijmy, że jakby ktoś nie wiedział, że pan nie tylko z drugiej, a też z trzeciej ligi zespół wprowadził i tam mógł być i spadek z drugiej ligi, a okazało się, że o spadku nie ma mowy, tylko jest awans. Skład w lidze, tak przypominając fakty, no, patrząc na personalia, to najsłabszy. Pan mówi, że niektórzy chłopaki pracują i walka o trzymanie, to co mówimy, w zasięgu, no bo 3 punkty, tylko straty, więc pan tak szczerze rozumie to zwolnienie? Bo my mamy z tym duży problem. Szczerze, to ja mam podobny problem jak wy. Ale cóż, muszę to przyjąć, bo to są moi jakby pracodawcy i cóż mogę więcej powiedzieć. Jasne, no właśnie. Właściwie to już byli pracodawcy, co by nie mówić. No dobrze, trenerze, to dziękujemy panu bardzo. No dzięki, Mirek, że tak na gorąco podzieliłeś się z nami. Otóż to, bo to na pewno dla pana trudne i co, no i życzymy powodzenia, żeby jednak i Garbarnia gdzieś tam wyszła na prostą i powiedzmy poza boiskiem i na boisku i żeby pan w tej pierwszej lidze jeszcze mógł z nami w pierwszoligowcu porozmawiać. Dziękujemy bardzo, trenerze. Dziękuję, pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Słuchasz Weszło FM.